Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuba nam się jeszcze tam po prostu zawinął gdzieś w kablach, ale pozdrawiamy go w ogóle serdecznie. Ze studia NMR TV w fabryce Norblina. Dzisiaj prosto z północy dojechali do nas zacni goście. I teraz, żeby się nie pomylić, Martyna, dwa razy pytałem o nazwisko. Trzeba zmienić. Dokładnie tak. Martyna Pietroń. Tak jest, zgadza się. I Adam Nicman. Miło mi bardzo. Fantastycznie. W ogóle bardzo się cieszę, że mogę Was zaprosić do studia. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, ja też debiutuję w ogóle. Tylko, że w swoim studiu jako człowiek w ogóle robiący wywiady, a Wy debiutujecie po prostu jako goście, których specjalnie zaprosiłem. Cieszy nas to bardzo. Ale, jesteśmy pierwsi. Tak, jesteśmy. Pierwszy raz w tym wieku. Tak. Jesteśmy cudownymi debiutantami. Ale tak naprawdę zastanawiałem się w ogóle, od czego zacząć, od czego w ogóle gdzieś tam sobie rozmawiać. I pierwszym takim elementem, który naprowadził całą moją myśl, jeśli chodzi o dyskusję, którą będziemy tutaj sobie układać, mam nadzieję, że gdzieś tam owocnie damy radę, to było spotkanie na pizzy w ogóle w Sopocie, gdzie rozmawialiśmy sobie o tym ostatnim roku trochę o kwestiach związanych z pandemią, ale też w ogóle o, nie wiem, rankingach i sukcesach. I głównie pod kątem Adama. Jeśli Martyna pozwolisz, to ja tutaj bym chciał zacząć od tego, bo gwieździe będziemy puszczać, bo Adam, ja generalnie trochę obserwuję Twoją karierę. Jestem po prostu w szoku. Najbardziej jedna rzecz mnie cieszy z tego wszystkiego. To już taki polecę w ogóle dowcipem, że powiedziałeś telefonicznie, wiesz, na koniach można jeździć do 70, 60, 70 roku życia i można zdobywać w ogóle te nagrody. I mówię, kurczę, cudowna w ogóle dziedzina. Cudowna perspektywa. Cudowna perspektywa i dziedzina i koniec. Natomiast zacząłem przeglądać rankingi, na których plasujesz się. Popraw mnie, jeśli użyję złego słownictwa, rankingi, nie wiem, jeździeckie, tak. Sportowe jeździeckie dokładnie, tak, i muszę przyznać, że ostatnie dwa lata to jest jakiś kosmos. To jest jakaś petarda, to znaczy w ogóle tytaniczna praca i oczywiście poproszę Ciebie, żebyś Ty powiedział o tych cyfrach, bo zupełnie inaczej one brzmią w ogóle w Twoich ustach niż ja powiem. Ale wydaje mi się, żeby w ciągu dwóch roku praktycznie przejechać całą listę z góry, z dołu, przepraszam, na samą górę, no to jest kosmos, gdybyś mógł. Powiem tak, no myślę, że to jest praca całego zespołu, to nie tylko ja to jestem jakby tym pionkiem, czubkiem w literze I, który jakby steruje tym wszystkim. Ale no na to się składa i praca Martyny, i praca całego mojego zespołu, i praca ludzi, którzy ze mną jakby współpracują, tak jak stajnia Barłomino, która od 3 lat współpracujemy i ten nasz skok też tak ruszył do przodu, dzięki trochę współpracy rodziny Krępeć, która jest właścicielem tego klubu jeździeckiego, która powierza nam swoje konie. My mamy do tego też swoje konie, które wypełniają po prostu naszą stawkę. No i wspólnie od 3 lat, no powiem tak, przytoczę jakieś tam nawet rankingowe w 2018, gdy zaczynałem jakby po powrocie z zagranicy starty tutaj w Polsce, to byłem 219, a poprzez rok 19 i 20, gdzie praktycznie o 100 pozycji przeszedłem w roku 19, byłem 148, w 21, 20 raczej 44, a w 21 obecnie na koniec roku byłem 14, także liczby mówią same o sobie, tak? Także to nie jest, to jest tytaniczna praca całego zespołu. I także chciałbym powiedzieć o moich tam pracownikach w Baruminie, z którymi współpracuję, którzy też jakby każdą cegiełkę każdy dokłada. To nie jest tak, że tylko ja. Ja wiadomo, robię te 60 sekund na tym koniu, tak zwane szybka jazda jakby daje efekty. Ale z drugiej strony, wiadomo, że to jest też taka praca, gdzie u podstaw z młodymi koniami, gdzie musimy przejść każdy etap od klasy takiej LL do klasy. Ale teraz dysponujemy też super stawką koni, tak naprawdę, bo te konie, które były młode, które były fajnym prognostykiem, dojrzały, nabrały doświadczenia, przeszły tam przez te 2 lata, mają, jak to się mówi, więcej w nogach. W związku z tym teraz można na najwyższym poziomie startować i robić jakieś osiągnięcia, które są naprawdę super i fajne.
i możemy z tym pracować, to jest ekstra. No właśnie, trochę rozbiliście mi pytania. Koncepcję w ogóle pytań dotyczących całości tej płaszczyzny. Dla mnie to jest niesamowite, bo jesteście ludźmi w ogóle kilku płaszczyzn, jeśli chodzi o branżę końską. Końską, dokładnie tak. Branżę końską, bo to jest tak. I z jednej strony w ogóle zawodowcy, bo startujecie na zawodach rangi od krajowej przez międzynarodową. Druga rzecz to jest w ogóle hodowla. Niesamowita rzecz, o której zaraz powiemy. Kolejna rzecz to jest w ogóle szkolenie i to jeszcze w kategorii w ogóle dwuetapowej, bo o to właśnie miałem pytanie, jak na korytarzu się spotkaliśmy, jeśli chodziło o kwestię szkoleń, to jest jedna rzecz. I plus do tego dochodzi jeszcze w ogóle formuła prowadzenia ośrodka przez Ciebie. Tak. Znaczy przez Was razem, tak? Bo macie swój dokładnie tak. Więc można powiedzieć, że to nie jest tak, Adam, to nie jest tak, że Ty rano budzisz się w białych bryczesach, w koszuli wyprasowanej w ogóle w kasku i mówisz, moi asystenci, proszę, zapraszam w ogóle, bo ja będę teraz jeździł i zaraz za moment mam tutaj skoki i wyjeżdżam na mistrzostwa Europy. Prawdę wam powiem, jak to wygląda rano. Rano Adam się budzi, bierze kawę i pierwsze co robi, to patrzy w kamerę, co robią jego pracownicy. To jest cudowne. A to jest dobre. To jest tak zwana, wiesz, kontrola nie tylko ludzi, ale patrzę, czy wszystko gra, czy te konie, czy stajnia, czy cała oprawa funkcjonuje, czy to, co jakby zostało, miało być zrobione dzień wcześniej, jest zrobione. Okay. Bo na tym też polega moja praca. Ja jestem jakby dyrektorem sportowym tego ośrodka, no ale przez pryzmat swojego doświadczenia pomagam właścicielom kierować tą branżą. I jakby kreować ten ośrodek na coraz jakby większe rzeczy. Robimy to cegiełka po cegiełce. Ja już z doświadczenia jakby wiem, że rzucanie się na głęboką wodę niestety powoduje załamanie formy, to tak jak z koni, że idziemy krok po kroczku. Wiadomo, czasami trzeba się cofnąć krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki do przodu. To jest jakby kluczowe w tym całym zarządzaniu. Moje doświadczenie jest dosyć takie rozległe, no bo prawie 20 lat spędziłem za granicą, gdzie mogłem podpatrzeć sobie różne stajnie, różnych ludzi, jak oni to robią, czy robią to lepiej, czy gorzej, wyciągnąć wnioski. No i teraz przekładam to na ten ośrodek w Baruminie, gdzie mam jakby przychylnych ludzi ku sobie, którzy chcą, patrzą na moje wizje moimi oczyma. To jest też ciekawe, że w końcu jest takie zaufanie i ja nie walczę z wiatrakami. Przez kupę lat też to się tak działo, że człowiek po prostu starał się, a niestety obuchem dostawał po głowie i to stawało w miejscu i nawet pomimo szczerej chęci, umiejętności, zaangażowania, serca, tak spadaliśmy poziom niżej. Musi być spójna wizja, bo to też jest jakby zaplecze całe i finansowe i takie logistyczne. W Baruminie mamy ten komfort, że mamy super zaplecze, 3 place, 2 hale, karuzela jest też ośrodek, który się rozwija, więc jest naprawdę fajnie, ale mamy też jakby wcześniej robiliśmy takie rzeczy, między innymi organizowaliśmy międzynarodowe zawody rangi 2-3 gwiazdek, więc to też było ciekawe doświadczenie, dla mnie super, bo dużo ludzi, dużo się dzieje i też kontakt z ludźmi z zagranicy. Byłem kilka razy, widziałem w ogóle Baruminio, tak, Baruminio zaskakuje w ogóle, to jest prawda. W środku niczego. Tak, niczego i z 40 minut od centrum miasta. Tak, miasta w ogóle cudowny, piękny ośrodek. Robią nam jeszcze będzie 20 minut. Będzie świetnie. No właśnie, bo jeszcze chciałem jedną rzecz wrócić trochę do tematu, bo mnie też nurtuje w ogóle w tej kategorii szkoleń, bo wy jesteście zawodowcami, tak? Adam, ty startujesz to co powiedziałem wcześniej, klasa międzynarodowa. No, to musisz mieć jakiś plan, w ogóle musisz mieć jakiś pomysł albo w ogóle zaplecze, które przychodzi i mówi: panie Adamie, my dzisiaj po prostu uczymy się od do. Więc czyli nie chodzi o kategorię szkolenia, ale to jest jeden element. Tak. Bo, i druga rzecz, która mnie zainteresowała, a mianowicie wrócę do tego łączenia tych form, z których jakby wy się wywodzicie, to jest ogromny szacunek, to co powiedziałem, czyli te szkolenia, czyli jakby wychowywanie tych koni, prowadzenie tego ośrodka, w ogóle sama praca ta organiczna od podstaw, a jednocześnie na samym końcu zwieńczenie sukcesu w postaci, no nie wiem, zawodów i odbierania pucharu. Właśnie, mamy tutaj gościa. Tak, zwieńczenie. Zwieńczenie, dokładnie. Mamy małego gościa, który przyszedł do nas na wywiad. Jak wygląda ten proces szkolenia?
twój na przykład sam proces, bo ty poza tym, jak z czasem, bo to jest niesamowite, rano wstajesz, w ogóle macie konie swoje, które musicie po prostu generalnie dooglądać, macie w ogóle dzieci, prowadzisz w ogóle ośrodek, jeździsz w ogóle, nie wiem, szkolisz, a jeszcze jednocześnie musisz znaleźć czas na to, żeby perfekcyjnie wyciągnąć z siebie po prostu maksa takiego, że jak potem pojedziesz na zawody i jesteś na górze, nie wiem jak to się nazywa, czyli przez tą przeszkodę, to masz po prostu klatka, stop i mówisz, okej, warto było te ostatnie dwa tygodnie docisnąć, żeby znaleźć te tam, nie wiem, centymetr, dwa na tym przelocie. Marcinie, powiem tak, to jest głównie systematyka, planowanie, jak w każdym sporcie. Jeżeli nie mamy planu, ja na przykład planuję sobie cały sezon generalnie do przodu albo te pół roku do przodu. Wiadomo, konie, jak i ludzie też trafiają się im kontuzje, więc to też trzeba mi wziąć to pod uwagę. Ale generalnie jak mam jakiś tam plan startowy na te starsze konie, na które czekaliśmy 3 lata, żeby one dojrzały i tak dalej. Teraz jest materiał taki, że można po prostu już z roku na rok planować coraz większe starty. Jakieś moje marzenia to, żeby wystartować w Mistrzostwach Europy, potem może coś dalej. Na razie opieram się na tej kategorii. No ale między innymi zdobycie jakiegoś medalu w Polsce, to mnie jakoś nie było mi dane jeszcze. Byłem czwarty w zeszłym roku na hali. Wszystkiego dojdziemy. Ale też patrzę na to też z pokorą, bo nie miałem możliwości startu wcześniej. Bo nie miałem koni, albo jak miałem konie, no to nie było po prostu, inne czynniki na to wpływały. Ale też się rozwijamy, no nie tylko konie, bo i trenujemy. Ja właśnie, poświęcam się też, trenuję ludzi, mam... No właśnie, to jest ten drugi etap ten szkoleniowy, że tak. Nie tylko sam siebie, ale że... Bo konie u nas przechodzą takie etapy od 4, 5, 6, 7-latka i dopiero od 7-latka zaczynają się zabawy już na tym poziomie międzynarodowym i one wchodzą na ten level wyższy, bo takie mądre konie to są konie w wieku 10, 11, 12 lat. To są konie już doświadczone, dojrzałe, mądre, które mogą na tych konkursach dużych się klasować bez stresu, na luzie i z wielką swobodą, bo to też... No też one muszą też mieć jakby komfort i dojrzeć do tego psychicznie, bo to nie jest tylko jakby fizyczna sfera, bo to dla nich to też jest wyzwanie. Na przykład wychodzenie na taką arenę, załóżmy, jak mamy teraz cykl kawaliady, i są to wewnątrz zawody, czyli tak jak było w Sopocie, ergo arena, wjeżdżamy do środka, tak, zamknięte miejsce, naokoło publiczność, to jakby też jest dla nich wyzwanie takie, powiedziałbym, emocjonalne i mentalne. One też muszą być do tego przygotowane, to trwa właśnie, tak jak w przypadku tego naszego najlepszego konia, który ma 11 lat, od 4-5-latka zaczął startować jakieś tam małe rzeczy i tak pomału to się rozwija, żeby on też nie miał stresu, tylko mógł pokazać się z jak najlepszej strony i dać 100%, bo... Jakby to wszystko, to jest właśnie, to jest cały jakby, cała magia tego wszystkiego jest chyba w tym, że to są dwie odrębne jednostki, które muszą złapać na tyle synchron i na tyle się rozumieć, żeby w takim dość skrajnym środowisku móc wydobyć te 100% z siebie, gdzie na przykład z koniem nie można porozmawiać tak, że dobra, to teraz stary jedziemy i robimy wynik. Jakby, no tak. Znaczy, to tak nie działa, nie? Większości... Albo on ci ufa i godzi się na to i próbuje ci pomagać, albo nie, więc musi być ta relacja. W większości ludziom jednak się wydaje, że jak widzą w telewizji pięknego jeźdźca skaczącego tam 140, tak? I wszyscy jadą powtarzalnie jeszcze. I mówią, kurczę, po prostu kupił w tym roku już wszystko wygrał i nie myślą o tym, że proces przygotowania w ogóle konia do zawodów sportowych takiej rangi, to są właśnie lata. Tak. Lata wydatków. Tak. Lata pracy i wydatków. I dlatego też mają takie ceny. To jest jakby nakład finansowy plus praca, którą wkładasz, utrzymanie i wszystkie te rzeczy naokoło, które trzeba mu zapewnić, jakby, żeby u nas konie mają taką holistyczną opiekę. I jest to BMR, którego stosujemy po treningach i suplementy diety jarowia i jakieś pasze, gerstwo, tak? To wszystko idzie w parze, musi to być tak jak każdy sportowiec. I odpowiednio odżywiony, tak samo medyczna opieka, która jest powtarzana tam co 2 tygodnie, na przykład robimy tak, że oglądamy, czy wszystko jest git, czy one taki są na pewno sprawne. Kompletny koń, żeby te konie naprawdę mogły stanąć na wysokości zadania, bo to nie jest problemem jakby dokręcić śrubę i wymagać od nich nie wiadomo jakich osiągnięć, w momencie kiedy nie zapewniasz im tego zaplecza, to albo no to nie zagra, albo one po prostu powiedzą, że sorry, dość, bo albo po prostu nie mają na to możliwości fizycznych. No prosta sprawa, z mikrourazów, które są koniec narażone raptem codziennie, czy w boksie, czy na treningu, przerażają się w to gorsze, większe takie skupiska bólu,
Więc jakbyśmy nie mieli dobrego lekarza, nadmiennie Maciej Kujawski nasz super lekarz, i to jest też jakby człowiek, bez którego nasze wyniki nie miałyby racji bytu, tak? Bo on nam trochę pomaga, kontroluje te konie, mówi: Adam, dobra, tego poczekajmy chwilę, bo coś tam sobie naciągnął, przyjeżdża pani masażystka, rozmasowuje, tak, Ania lekarz doradca. No tak też musi to wyglądać, ale to jest naprawdę taka ekipa, to jest trochę jak w tych skokach łyżwiarskich, gdzie mamy jakby wielkie zaplecze i potem oni mogą robić te wyniki. To chyba w każdym sporcie tak się... To na początku naszej rozmowy, jak mówiłem, że za tym wszystkim przecież stoi sztab po prostu ludzi. To jest, co powiedziałem o tym wstawaniu twoim, że to nie jest tak po prostu, nie łapię od 5 rano do 20. Ja jestem menadżerem tego, bo jakby mam największe doświadczenie, tak? I menadżeruję i stajnią. Ale też każdy ma jakieś swoje takie rzeczy, w których czuje się dobrze. Nie każdy na przykład dobry trener będzie świetnym zawodnikiem. I odwrotnie. I tak samo też jest w innych, myślę, dziedzinach. Adam świetnie się sprawdza jako dyrektor, ogarnia to całościowo, ma na to jakiś plan, co jest, myślę, istotne, żeby mieć jakąś wizję, tak samo jak na te starty i tak dalej. Inni ludzie robią inne rzeczy i jakby to wszystko tak, razem to musi prawda. Kliknąć i wtedy działa. To jest niesamowite, bo jak tego się słucha, to jest taka trochę historia na zasadzie przygoda na życie. Sposób, tak jest. Sposób na życie. Ale z pełnymi wyrzeczeniami, tak. Z pełnymi problemami, problemami z jednocześnie w ogóle gdzieś z perspektywą na cudowne w ogóle sukcesy, które no nie, człowiek się spełnia, tak jak Marcin, no, jako, 39 lat ale jest to samo. No właśnie. Pomyśl sobie, 39 lat robię to samo. Od dziecka poprzez szkołę podstawową, średnią, potem studia, cały czas jakby te konie. Odstawiłem nawet trochę naukę, bo te studia mi trochę zajmowały czasu. Niestety w innych czasach żeśmy jeszcze się wychowali, więc było trochę inaczej. Ale dyrektorem został. Zawód dyrektora. Trzeba robić to, co się kocha i wtedy jest po prostu świetnie. Ale sam fakt, że to jest taki sport, że przykładem tutaj dam mistrza olimpijskiego Nicka Skeltona, który w wieku 64 lat po urazie kręgosłupa wygrał olimpiadę na koniu Big Star, gdzie wcześniej w Londynie był czwarty, tak? I on jakby się przygotowywał tylko do tego startu, nie? W Londynie mu nie wyszło, zrobił jeden błąd, ale na następnej olimpiadzie bodajże to było, gdzie była ostatnia olimpiada w Rio, tak? W Rio wygrał złoty medal. Skończył karierę, ale z takim bananem na ustach, zrealizował swoje marzenie życia. No, wisienka na torcie, i no, to jest prostu... jakby, i to jest taki sport, taka elastyka, tutaj nie ma ludzi to jest taki sport, chudych, grubych, starych, młodych, wszyscy mają. Ostatnio rozmawiałam z ale każdy dzień zaskakuje. Tak, każdy koniec jest inny. To też nie jest tak, że na przykład wsiadasz i załóżmy, na tym koniu działa coś tam, i tak jak w samochodzie, że wsiadasz i jakby koncepcja jest podobna. No może są założenia, które robisz, ale tak naprawdę każdy koniec jest indywidualnością. To tak jak z ludźmi. Z jednym się dogadasz, z drugim mniej. Z jednym to będzie przyjaźń na lata, z drugim nie chcesz się już więcej widzieć, a musisz z tym współpracować. No tak. Codziennie jest coś nowego. To nie ma tak. Ten koń się zaskoczy. Szczególnie to młode. Tak, każdy koniec. No na dzień różnie wygląda. Przepraszam, wiadomo jak jest wiosna, lato, jak jest super pogoda, to my też mamy urozmaicone te treningi, jeździmy w teren, na górki, nie wiem, wjeżdżamy sobie czasem do jeziora, różne rzeczy, które po prostu mamy ochotę i też, które jakby wpływają na taki naturalny rozwój tego konia, nie tylko, że jest taka praca. Dresażowa praca, no raczej tego nie stosujemy, nawet jak jest ten sezon taki startowy, to chcemy, żeby te konie były zrelaksowane. Jakby i do lasu, okay. Żeby one tak. Też żeby czuły się dobrze. Żeby ten koń jadąc na zawody był też i szczęśliwy, że tam jedzie, bo to ciężka praca przez jego 3 dni, on tam jest, one są zmęczone, one wracają i wierzcie mi, że 2 dni to leżą. Sobie odpoczywają, idą do maszyny, czyli karuzeli tak zwanej. I tam te 40 minut swoje muszą jakby rozejść się, rozstępować, bo koń musi chodzić, to nie jest tak, że konie najlepiej jest w ogóle takie zwierzęcie, które z założenia się przemieszcza. To jest zwierzę stepowe, one większość życia chodziły. No właśnie. Dla nich zamykanie ich jakby w boksie to też tak, no trzeba to robić mądrze, żeby jednak miały miejsce, żeby się odstresować, wyjść na zewnątrz, przewietrzyć głowę, że tak powiem. Bo to jest ich naturalne środowisko. Ja dlatego też jak obserwowałem trochę, czytałem, to chciałem, korciło mnie zadanie tego pytania. Chodziło mi o kwestie hodowli, w ogóle koni. No bo to jest taki aspekt, no bo wy mając swoje miejsce na ziemi,
startując, zdobywając w ogóle nagrody i bawiąc się w ogóle w to zawodostwo, już nazwijmy, no macie takie zaplecze, że kupujecie w ogóle konie jakby dla siebie. No ale zaczynamy. Nie wychowujecie, ale też pytanie, czy możecie to zrobić też na przykład dla kogoś. Ja przykładowo, gdybym przyjechał na przykład z nowym koniem, albo na przykład, czy jesteście w stanie wychować, nazwijmy to, tego konia, nie wiem, wyszkolić tego konia na odpowiednio. No mamy Marcin, jakby, my zaczynamy, tak. My kupujemy konie. Mamy też swoje. Mamy jakieś no właśnie o to chodziło, czy to jest na dwóch płaszczyznach. Tak, mamy dwie klacze hodowlane, które jakby zapewniają nam co roku jakieś potomstwo, czy sztuk dwa lub dokupujemy czasami jednego czy dwa źrebaka i wtedy w okresie selekcji, tak? Czy ja mam jakieś 2-3 lata na to, żeby określić, czy ten koń będzie ciekawy, czy nie, no obserwując go, czy puszczając jest z naszą wizją, czy go luzem, może komuś mogę selekcję zrobić, mogę go sprzedać, ale też patrzę na to, że to jest jakby moja myśl hodowlana. Uh-huh. Kryjemy nasze kobyły, mamy też ugiera swojego takiego zawodowego, który po prostu jest jakby naszym oczkiem w głowie, czyli ojcem naszych przyszłych dzieci. To jest też jakby, czekamy na to, to jest wielka niewiadoma, nie? Bo jednak kupujemy trochę sobie marzenia. Czy nawet mój partner biznesowy Krzysztof Krępeć, który uwielbia kupować źrebaki, to jest jego pasja. I za każdym razem to się przypomarzamy. I teraz wyszła prawda i nie wiem, czy ona będzie oglądać, ale... I mówi do mnie, no kupiłem konia i taka... No ale, no dobra, tego co pokazywałem. Ale kupiłem jeszcze 3 inne. Tak, no już w pakiecie. Tak, już wiesz. No po prostu. Ja mówię, ja zawsze jakby też biorę pod uwagę to, że to musi być siła przerobowa. Ja mówię, Krzysztof, fajnie, wszystko pięknie, ale 2 w roczniku nam wystarczą, bo my, lub 3. Bo jednego odrzucimy, załóżmy w formie selekcji, 2 zostają. 2 co roku, patrz na to, że nas jest 2 plus luzacje i tak dalej, ale to i tak jest, trzeba myśleć. Tak się wydaje, ile masz na przykład 2 5-latki, 2 6-latki, nagle masz 10. Mamy w stajni na 14 koni, a z reguły... Nie liczę tych starych. Z reguły jest tak, że tych koni jest 17 albo 18, nie? I się robi... Ten dzień jest za krótki, tak jak rozmawialiśmy, że dzwonimy do siebie, widzisz, ja czasami 23, a ja wracam z jakichś treningów. Wczoraj rozmawialiśmy 23. No i wczoraj było tak samo i tak jest, ze 3 dni mam w tygodniu taki trochę napięty jakby terminarz, bo oprócz tej swojej pracy jadę trenować tych swoich podopiecznych, którzy też chcą ze mnie czerpać trochę z innej beczki, już nie jako jeźdźca, tylko trenera. I to oni też potrzebują ode mnie czasu. A patrząc na ten cykl hodowlany, który ja przyjąłem, no to czasami Krzysztof trochę sobie tam folguje, ale mam nadzieję, że już spasował i będziemy szli jednak mniejszą linią oporu, bo co roku nam przybywają te konie, wiesz. Tak. Jest tak, że w tym roku doszły 3-4-letnie konie, tak, które teraz mój kolega Maciek jakby wprowadza w kanony jeździeckie, gdzieś tam zaczyna ten proces zajeżdżania. Ja się w to nie bawię, bo generalnie nie mam na to czasu. Tak, niesamowicie to brzmi, proces zajeżdżania. Tak, ale to jest tak naprawdę systematyczna, rzeczy, które są systematyczna codzienna praca. I to około jest, tego jest dużo, bo one muszą jakby nauczyć się takiego obycia z człowiekiem przede wszystkim, bo przecież to jest tak, że one, załóżmy, biegają wychów pastwiskowy, biegają po pastwisku, fajnie, widzą człowieka, ale gdzieś tam z daleka, no raz na jakiś czas ktoś, nie wiem, coś im robi, czyli szczepienie, jakiś kowal, tak. Ale to nie jest taki kontakt codzienny i teraz to trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby one zaufały, zrobić to mądrze i żeby było też tak, że one są jakby przysposobione do tych ludzi, są bezpieczne przede wszystkim, bo umówmy się, że docelowo to są konie, które ważą, nie wiem, załóżmy 700 kilo, tak? No Sławek, tak, 700. Muszą być bezpieczne dla ludzi, którzy nie rozumieją jeszcze całości. Tak, a też chodzi też o to, że, przepraszam, że przerwę ci, a też chodzi też o prostą, prostą rzecz. One muszą... jesteście w ogóle. Bardzo. Każdy etap przejść. Od czyszczenia, od podnoszenia nogi, potem siodło. No tak. Jak już jest ten diament troszeczkę oszlifowany, to przychodzi do nas do stajni. My tym koniem zaczynamy trochę wyjazdu. A jest taki moment? Słuchajcie, jest taki moment, że przyjeżdża koń, wychodzi, nie wiem, jest kupiony, postawiony i stoicie i mówicie, okej, będzie robił to 1,60. Nie, i wtedy ja mówię, nie, no, będzie robił 1,60. Nie, nigdy tak jakby nie podchodzę do koni. Czasami takie jest przysłowie, że z takiej kalapety może wyjść księżniczka, albo książę, że, tak? Że wychodzi naprawdę świetny koń,
bo to jest też kwestia równowagi, bo to są ale też kwestia niestety charakteru. Są takie konie, tak, które na przykład są wybitne, jak mają załóżmy 3-4 lata i patrzysz, myślisz, ja to będzie po prostu miliony monet. Świetny, super, ale się okazuje, że emocjonalnie nie jest w stanie tego udźwignąć. W sensie zagotuje się, jakby dla niego jest to stresujące, a taki, który jest mniej wybitny, ale bierze to na miękko, jest w stanie przepracować pewne rzeczy i potem razem z tym, że obywa się na tych zawodach, jakby łapie doświadczenie i nagle się okazuje, że jest rzetelny, powtarzalny i relatywnie więcej wyników na nim można zrobić niż na tym, który jest super spektakularny, ale emocjonalnie nie ogarł. Więc jakby to nie zawsze tak. Czyli wychodzi na to, że w ogóle to zaplecze całe to jest cierpliwość. To jest cierpliwość. Powiedziałeś, że to jest sport czekania. To jest taki praca u podstaw. Jeszcze najlepsze jest to, że ty musisz być świadomy, że na przykład z 10, jak trafisz jednego takiego wybitnego, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jak trafisz dwa, no to jesteś już szczęściarzem. To już jesteś szczęściarzem. I to jest tak, żeby znaleźć wybitne konie. Ja w swoim życiu miałem może ze 2-3 takie konie. Konie w życiu wcale nie ma się tak dużo. Tak jak teraz mamy swoje 5 minut, bo mamy kilka świetnych koni, które po prostu pomagają mi, Martynie i całemu naszemu zespołowi się wybić, tak? Bo tak samo od 2-3 lat, jak współpracujemy ze stajnią Baromino, to ona też jakby zyskuje na tym. No na pewno. Bo pod no byliśmy już pozdrawiamy Barłominą z tego miejsca oczywiście. Ale był taki, to był cykl, pamiętasz, to byliśmy czwarte miejsce klub Barłomino w debiucie. Tak. To było, jak to się nazywało? Polska Liga Jeździecka i tam był jakby ranking indywidualny i ranking klubów. I my w debiucie, czyli w pierwszym, był taki sezon, to było 2020-2021, gdzie zajęliśmy czwarte miejsce. Startując ten pierwszy raz, więc w ogóle jako klub ekstra, jak na debiut. No tak. Super. Mało brakowało, tak. Bylibyśmy na podium. Co zabrakło nam startów, to mieliśmy inny plan. To są jakieś takie rzeczy, które czasami też trzeba ale i tak się przyjąć na klatę. Mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze pytanie to interesuje mnie rok 2022 z waszym udziałem, a drugie chciałbym wrócić na chwilę do samego Barłomina w ogóle jako tego miejsca. Mm-hmm. Oczywiście trochę zareklamować, tak, żeby już przyjechali z Jęca, ale zostawmy to w ogóle na koniec, te specjalite de la Maison, ale bardziej mnie interesuje, gdzie na przykład was, bo razem jeździcie, razem startujecie w ogóle, tak. Jeśli chodzi o zawody sportowe, ta ranga krajowa, to co mówiliśmy wcześniej i zagraniczna, bo ten rok to zapowiada się dość też konkretnie w ogóle i tak, gdzie Polsce, można w Polsce jest można teraz tak dużo interesów. Tak, teraz mamy 16-20 luty, jedziemy do Krakowa, tam jest finał w Ligi Centralnej, finał Kawaliady. No tak, bo niedawno byliście na Kawaliacie z Sopocie. Teraz akurat ten sezon się zaczął startami międzynarodowymi, bo jakoś tak trochę tak wyszło, młode konie jeszcze odpoczywają. Potem jedziemy w marcu, pod koniec marca, 24-27 na Mistrzostwa Polski halowe. I tam Martynka i ja będziemy walczyć w swoich kategoriach, ona w Ladies Cup, a ja będę walczył w seniorach. Potem już zaczynamy, kończy się sezon halowy i od kwietnia zaczynamy zawody w CSI też już międzynarodowe w Zielonej Górze. Potem jedziemy do Biskupca też na CSI. Potem myślę, że będzie jakiś dwutygodniowy wyjazd do Belgii, Holandii. Teraz mamy taką stawkę koni, że można już jeździć, zapakować i jechać. No i macie duży, wielki, z tego co super, wiem, świetny koniowóz. Koniowóz, dokładnie tak, który wiezie was przez wszystkie. No i plan jest jeszcze taki, do czerwca na pewno mamy tak to wszystko ustalone. Potem mamy CSI w Sopocie, pięciogwiazdkowe to konkretna impreza. Miejmy nadzieję, że w tym roku się uda nam tam dostać. A jeszcze jest Forfulle Poznań. I tydzień po jest czterogwiazdkowe Forfulle. W zeszłym roku byliśmy, Adam jechał, dobrze jechał. Tak, to dobrze. Taki debiut. To był debiut Ikahasa i jego i jakby no nie było to na podium, ale było dobrze. Ale jest to pierwsze super, koty za płoty, tak. Pierwszy konkurs na 60 konia pozycja, żeby też atakować dawna, podium. Także uważam, że tu trzeba frycowe zapłacić. To się nie da tak, że się po prostu człowiek weźmie z nikąd hop i jesteś. Nie, tu trzeba jednak swoje wyjeździć, koń musi tu doświadczenie zdobyć. Obycia i przede wszystkim też my jako zawodnicy, żeby ta głowa wytrzymywała, żeby no bo tak naprawdę większość tych rzeczy, które się dzieją i na parkurze,
one się dzieją w głowie, tak? Tak jak strach i te wszystkie rzeczy, jakieś takie obawy, nie wiem, to czy spełnisz swoje i czyjeś oczekiwania i te konie i wszystko do kupy, to tak naprawdę dzieje się w głowie, więc im więcej jest tego obycia, im więcej jest takiego luzu, tak naprawdę umysłowo, tym jest lepiej, no taka prawda. Tylko ciężko jest to zrobić, jakby kto startował w czymkolwiek, kto wie, o czym mówię. Czy właściwie piękną klamrą możemy przejść do tego, że to miejsce do Barłominu to daje wam trochę oddechu, trochę relaksu, trochę spokoju też. Tak. Po tych wszystkich wyjazdach, jest po tych wszystkich w ogóle zawodach i świetna lokalizacja, ale też miejsce, gdzie tak naprawdę można przyjechać i odpocząć. Super, no jest las obok zaraz. No to nie tylko dla koniarzy, przepraszam, bo tak jest to myślane, że to jest miejsce dla tak naprawdę każdego, kto... Świetne miejsce hotelowe, bo to jest troszkę na uboczu, jakby... Ale to Trójmiasta, blisko do lasu. My oprócz tego robimy inne imprezy, takie jak wyścigi rowerowe Pomerania, impreza na 800 osób. Uwierzcie mi, że w życiu nie widziałem tyle samochodów na tym ośrodku. Na moich padokach końskich po prostu było... A tam z ciężkim sercem udostępnił kawę. Ja strasznie nie lubię, jestem pedantyczny. Wszyscy, co mnie znają, to wiedzą, że nie znoszę takiej masówy. Ale z drugiej strony to przyciąga ciekawych ludzi, zupełnie z innej branży. Przyjeżdżają do naszego hotelowca, w którym mogą odpocząć. Świetna jakby taka zielona aura wkoło. To nie jest... Wiadomo, że trochę betonu musi być, bo to się nie da, ale z drugiej strony to jest moja wizja, żeby ten zawsze zielony skwerek był dla każdego, żeby każdy mógł odpocząć. Konie końmi, ale też jest taka strefa dla ludzi, którzy nie chcą konie, są tylko po prostu restauracje, odpocząć. Leżaczki, więc jakby przy samym placu, tu obserwujesz zawody, tutaj sobie jesz, leżysz, także jest naprawdę spoko. Każdy myślę, że znajdzie coś ciekawego dla siebie, tak. A przy tym... Niedaleko, jeszcze są biegi, niedaleko Trójmiasta, no to jest po prostu 30 minut nad morze stamtąd, no to sorry, to jeżeli ktoś ma ochotę trochę na uboczu spędzić miło czas, zapraszam. Dobrze. Czyli właściwie można powiedzieć tak, że jeżeli ktoś chce odpocząć, to do Barłomina. Konno też ktoś można jak ma swojego konia może przywieźć do Barłomina i może go szkolić pod waszym dobrym okiem. Tak. Można. Jak ktoś chce kupić dobrego w ogóle konia i wyszkolić go, żeby potem miał piękne, to też do Barłomina, też do was. Jak ktoś chce złapać takiego uśmiechu i zarazić się takim uśmiechem, jak oni mają, to do Barłomina, do Martyny i Adama. Atmosfera jest fenomenalna. Atmosfera jest cudowna, więc generalnie zapraszamy Państwa do obserwowania tego Barłomina, tych Państwa też pięknych i cudownych, oczywiście wyników wszystkich i zawodów, jeśli chodzi o... I do startujących i do kibicowania. Obserwujcie social media wszystkie Martyny i ten. Będzie zaraz nowa strona, tak? Tak, już jest. Już jest nowa strona. Już jest w obiegu. Dużo informacji, także zapraszamy w ogóle serdecznie. I to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Będziemy tak to częściej. Myślę, że zrobimy sobie tak, od czasu do czasu zrobimy sobie takie podsumowanie tego, co słychać u nas. Zapraszamy serdecznie i pozdrawiam Państwa. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.